Wielkie załamanie dolara amerykańskiego, funta brytyjskiego oraz euro w stosunku do polskiej złotówki postępuje. Oko cieszy, portfel jeszcze bardziej. Co się stanie? Czy polska złotówka dalej będzie się bardzo mocno umacniała, tak jak się w danym momencie umacnia? W danym momencie widzimy, że polska złotówka bardzo mocno się umacnia. Na przykład tutaj mamy wykres funta brytyjskiego do polskiego złotego i co na nim widzimy? Szanowni Państwo, z punktu 6 zł funt brytyjski zawalił się, boom, boom, do poziomu 4,97 dzisiaj. Czy to dobrze dla polskiego złotego? Oczywiście, że to jest dobre dla polskiego złotego ze względu na to, że możemy sobie kupić więcej od Brytyjczyków aniżeli przy słabej złotówce, a Brytyjczycy muszą dać nam więcej swoich funtów za nasze produkty, więc dla nas jest to znacznie lepsze, prawda? Bo przecież lepiej móc kupić więcej za swoje złotówki i oczekiwać więcej funtów brytyjskich za swoje produkty aniżeli odwrotnie. No i jest to, szanowni Państwo, oczywiste. Oczywiście nie może być to przesunięte za bardzo w jedną stronę, bo musi być zachowane equilibrium, czyli równowaga. Jak się ma sytuacja wobec dolara? Dolar amerykański także spadł poniżej swojej takiej psychicznej, mentalnego poziomu. Proszę bardzo, 3,98, czyli dolar amerykański już kosztuje mniej niż 4 zł. Szanowni Państwo, dolar amerykański także zawalił się z poziomu 5 zł. Boom! Do poziomu widzimy 3,98 i to jest dobre. Jednak powstaje pytanie, co się dzieje z euro. Czy euro tak samo mocno zawala się do polskiego złotego? Tak, euro bardzo mocno traci do polskiego złotego i widzimy tutaj poziom 4,38, 4,35. Jednak powstaje pytanie, czy powinniśmy się tak cieszyć, że polska złotówka się tak szybko i mocno umacnia do tych głównych walut, czy raczej powinniśmy zachować stoicki spokój, bo wiemy, że to może być tylko takie chwilowe umocnienie polskiego złotego, jeżeli zaczniemy podejmować bardzo złe polityczne, ekonomiczne, gospodarcze i geopolityczne decyzje. W rzeczywistości wartość polskiego złotego w znacznym stopniu zależy, szanowni Państwo, od nas samych, od naszego narodu, od naszych polityków, ekonomistów, banków, naszej mądrości i przebiegłości. W rzeczywistości taka jest prawda. Są oczywiście czarne łabędzie, są sytuacje, na które nie mamy wpływu lub mamy bardzo mały wpływ i to ma wpływ wielki na wartość polskiego złotego. Jednak spróbujmy rozgryźć, czy w danym momencie mamy powody do uciechy. Zaczniemy, szanowni Państwo, od funta brytyjskiego. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Funt brytyjski dalej drastycznie traci do wielu walut. Widzimy 4,97. 4,97, szanowni Państwo, za funta. Ale zanim przejdę dalej, chciałbym oczywiście poprosić każdego o zasubskrybowanie tego kanału, kliknięcie łapeczki w górę i merytoryczny komentarz. Dziękuję ślicznie i przechodzę dalej. Oczywiście zanim przejdę dalej, jeszcze mój ukochany łyk kawy. Szanowni Państwo, jedziemy. 4,99 za, szanowni Państwo, funta brytyjskiego. Czy to dużo, czy to mało? Ani nie jest to dużo, ani nie jest to mało. Przypominam, że średni kurs funta brytyjskiego ostatnich 10, 15, 20 lat w zależności od roku, ale taki mniej więcej średni tych 15 lat to jest około 5 zł. Około 5 zł. Jednak przez całe lata, szanowni Państwo, tutaj mamy wykres funta brytyjskiego, przez całe lata pamiętajmy, że funt brytyjski kosztował różnie, prawda? Przez całe lata funt brytyjski, średnia cena funta brytyjskiego, na przykład tutaj w tym obrębie, w tym kółeczku, wynosiła 4,60. Proszę sobie wyobrazić, że przez całe lata średnia cena funta brytyjskiego oscylowała w granicach 4,60, ale wynosiła 4,40, 4,30, 4,20, 4,50, 4,55, prawda, 4,70. No ale przez całe lata funt brytyjski był po 4,60, po 4,50, po 4,70. Tak więc 4,97, nie zachwycajmy się. Nie mamy, szanowni Państwo, czym się zachwycać, bo przed chwilą nasza złotówka kosztowała 6 zł za funta, prawda? Więc dużo żeśmy natracili. Naprawdę nie ma się czym zachwycać. Mówmy sobie wprost, musimy być realistami.
że musimy być realistami i musimy zrozumieć, że polska złotówka także może umocnić się do funta brytyjskiego, niczym do korony czeskiej. Ciągle to powtarzam, tutaj mamy tą koronę czeską, szanowni państwo, GBP, CK, proszę zobaczyć, funt brytyjski do korony czeskiej zapadł się, szanowni państwo, do niższych poziomów, aniżeli bum, bum, bum w roku 2008, prawda? Widzimy, tu mamy rok 2008, podkreśliłem teraz kółeczko zamarkowane, to dzisiejsza cena i widzimy, że funt brytyjski jest, szanowni państwo, na tych samych poziomach, co w roku 2008. To oznacza, że może także być na tych samych poziomach, co w 2008 do polskiego złotego. Tak więc za tydzień, za miesiąc, za dwa, za pół roku funt brytyjski może bez żadnego problemu kosztować 4 złote, a nawet 3,50. A jeżeli Europejczycy zaczną masowo powracać do swoich krajów, do Unii Europejskiej, do Europy, wyjeżdżać do innych krajów Europy, szanowni państwo, wracać do macierzy wraz z pogarszającą się sytuacją w Wielkiej Brytanii, to funt brytyjski może kosztować, szanowni państwo, nie 4 złote, nie 3,90 jak w roku 2008, a może kosztować 2,90. Funt brytyjski może kosztować, szanowni państwo, 2,90. Jak ktoś tego nie rozumie, to jest jego sprawa. Prawda? Wystarczy spojrzeć także na takie waluty. Proszę bardzo. Tutaj mamy Taiba. Bat. Tajski bat, szanowni państwo. Taibat, THB. Proszę zobaczyć, THB. To jest, szanowni państwo, funt brytyjski do tajskiego bata, prawda? Czyli do tajlandzkiej waluty. No, proszę zobaczyć, szanowni państwo, funt brytyjski tutaj w roku 2098, w roku 98 kosztował prawie 90 batów. Dzisiaj to tylko 43. A w roku 19, tu mamy chyba rok 19 albo 20, zaraz sprawdzimy, kosztował tylko, szanowni państwo, 37. Proszę zobaczyć, tutaj mamy, o tutaj mamy 36 batów, szanowni państwo, 90 batów, a 36 batów to jest, znaczy, że funt brytyjski stracił do tajskiego bata trzykrotnie. 90 a 30, mniej więcej, pi razy drzwi. Co to znaczy? Szanowni Państwo, że jeżeli taką najwyższą ceną funta brytyjskiego do polskiego złotego było chwilowe, powiedzmy, 7 złotych, bo to tam nawet funt raz chwilowo kosztował 7 złotych, to kiedyś, prawda? To 7 podzielić, Szanowni Państwo, na 3, no to jest 2,33. 2,33, czyli szanowni państwo, a jeżeli weźmiemy, że najwyższą taką ceną funta brytyjskiego to 6 zł i podzielić to na 3, no to jest 2. Szanowni państwo, naprawdę nie zdziwmy się, że pewnego dnia funt brytyjski będzie kosztował 2 złote. Albo 2,50, albo 3. Bez żadnego problemu, bez żadnego problemu. Mówmy sobie wprost, jeżeli Wielka Brytania dalej będzie produkowała pieniądze w taki sam sposób, jak produkowała przez 15 lat, czyli będzie drukować, czyli będzie uskuteczniała quantitative easing, prawda? Czyli jeżeli będzie drukować pieniądze, jeżeli będzie miała ultraniskie oprocentowanie, bez żadnego problemu Wielka Brytania może oczekiwać załamania funta brytyjskiego. Koniec, kropka. I to nie jest tak, że to jest wina kogoś, prawda? Nie, to nie jest wina kogoś, tylko zwyczajnie inne kraje się umacniają, jest internet, sztuczna inteligencja, wiecie, wymyślają tam, nie wiem, walutę opartą o złoto, a nie drukarkę, co tam jeszcze wymyślają, szanowni państwo, no przecież sztuczna inteligencja, internet, prawda? Wiecie, już takie gazetki jak, wiecie, BBC, one w ogóle nie mają żadnego prestiżu, poklasku tam. Każdy na to, nikogo to w ogóle nie obchodzi, szanowni państwo. Są dużo mediów, teraz mediów jest dużo, ludzie mogą się wypowiadać, są social media, prawda, tak? A kiedyś, wiecie, te BBC było takim politycznym narzędziem. Dalej jest oczywiście politycznym narzędziem, moim zdaniem, prawda, Wielkiej Brytanii. No ale ono już w ogóle nie ma żadnego znaczenia, prawda?
Nie trzeba, wiecie, na, uniwersytety brytyjskie w ogóle tracą jakikolwiek prestiż i tak dalej, no bo przecież już w sumie nie trzeba iść na uniwersytet, wiecie, zagraniczny, żeby dużo zarabiać, a właściwie nawet pójście na uniwersytet w znacznym stopniu i wydawanie i spędzanie tam czasu może przeszkodzić ci w zarabianiu właściwie, prawda? Może cię zastopować w zarabianiu, bo dzisiaj, szanowni państwo, mamy sztuczną inteligencję, dzisiaj mamy, szanowni państwo, rozpowszechniony internet, brylanty robi się w kuchence mikrofalowej, pół żartem, pół serio. No tak, szanowni państwo, diamenty się już produkuje, przecież o tym ciągle mówię, w kuchence, prawda? Co tam jeszcze? Są kryptowaluty, prawda? Więc funt do nikomu. Funt brytyjski, zrozumiałe jest, że, szanowni państwo, dolar amerykański ludziom jest potrzebny, bo się rozliczamy. Są takie umowy między tam krajami, pośrednie, bezpośrednie, prawda? Oficjalne, nieoficjalne, prawda? No i ten dolar amerykański jest. Prawda? No ale euro jest, no bo euro jest gigantyczną walutą, która, szanowni państwo, jest w wielu krajach Europy, a reszta krajów Europy jej potrzebuje. Jest arcyważną walutą, ale funt brytyjski w ogóle już nie jest warto. Musimy zrozumieć, że w ciągu ostatnich 20 lat, przede wszystkim, co się wydarzyło, szanowni państwo, w ciągu ostatnich 20 lat, tak? Złoto. Złoto. Ludzie zaczęli inwestować w złoto, więc nie chcą funtów brytyjskich. Srebro. Ludzie zaczęli inwestować w srebro, nie chcą funtów brytyjskich. Brylanty. Brylanty można, szanowni państwo, produkować sobie w kuchence. Podobno tak. Czyli właściwie cena brylanta, czy to jest jeden wielki spisek po to, żeby obniżyć te ceny brylantów, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, no taka jest rzecz, że można, szanowni państwo, diamenty kupić w danym momencie 90% taniej, aniżeli ta wywindowana cena, więc korona króla brytyjskiego potaniała w danym momencie o 90% pod tym kątem, prawda? Czy tam 95, prawda? No bo ona jest na przykład wyceniana na tam 5 miliardów funtów. No dzisiaj, szanowni państwo, mamy taką sytuację, że taką koronę, pomijając te kamienie inne, można sobie wyprodukować w kuchence, prawda? Mikrofalowej, prawda? Pół żartem, pół serio. Tak to wygląda w danym momencie. Dodatkowo jest sztuczna inteligencja, jest internet. Tego nikt nie chce, a dodatkowo wiecie, no oni to wiedzą od 20 lat. Dlatego drukowali, dlatego obniżyli oprocentowanie, żeby ostatnimi tymi podrygami to załatwić. Dodatkowo, jeżeli chodzi o centra finansowe, no to już nie do końca ktokolwiek potrzebuje Londynu, prawda? Nie potrzebujesz Londynu do tego, aby inwestować na giełdach i tak dalej, i tak dalej. Ten świat się rozrasta. Nikt, Brytyjczycy nikomu nie są w stanie tego funta nawrzucić, nakazać. To jest totalna zapaść, szanowni państwo, to jest totalna zapaść. Tak więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o funta brytyjskiego. Druga sprawa, tak więc, szanowni państwo, funt brytyjski może kosztować bez żadnego problemu 2 złote. 2 złote, bez żadnego problemu może kosztować 2 złote. Bez żadnego, szanowni państwo, problemu, tak? Oczywiście, może kosztować 6, 7 zł albo 8 zł. No to wszystko zależy od naszych decyzji. To wszystko zależy od naszych politycznych decyzji. Ale jeżeli dojdziemy pewnie do takich skutków naszych głupich gospodarczych decyzji i sytuacji Polski, no to pewnie już dawno wejdziemy wtedy do euro, prawda? Bo ja ciągle powtarzam, że u nas jest... ja nie jestem generalnie przeciwny wejściu do euro czy posiadania waluty euro, no ale jestem przeciwny wejściu do strefy euro w bardzo złym czasie, a w danym momencie to by był bardzo zły czas, prawda? A tym bardziej bardzo złym czasem do wejścia do euro by było wtedy, gdy złotówka jest zawalona, no bo to wtedy zbiedniejemy drastycznie wszyscy, prawda? Dzisiaj też to nie byłaby dobra metoda na wzbogacenie Polski i naszego narodu. No ale jedno jest pewne. No szanowni państwo, jeżeli do tajskiego bata, no mówmy wprost, jeżeli do tajskiego bata waluta jest w stanie, funt, zawalić się, szanowni państwo, trzykrotnie, no to dlaczego nie może się zawalić? Proszę zobaczyć, tutaj mamy euro po 7 zł, prawda? 6,80, tak? Funt, przepraszam, po 6,80, prawda? Czyli jeżeli do tajskiego bata funt brytyjski może się zawalić trzykrotnie, no to 6,8 podzielić, szanowni państwo, na 3, no to jest 2,26.
2,26. No to weźmy, że się zawali 2,5-krotnie, prawda? No to jest 2,72. Prawda? No weźmy tą przecież koronę czeską, proszę zobaczyć, szanowni państwo, koronę czeka PLN, prawda? Weźmy tą koronę czeską na przykład, tak? Korona czeska, tak? No, przepraszam, nie czeka PLN, tylko GBP czeka, prawda? GBP czeka, tak? GBP czeka. To zobaczmy, prawda? Proszę zobaczyć, korona czeska, szanowni państwo, w 2000 roku wybiła się do 62 korony, prawda? A dzisiaj mamy 27, 28 koron, no ale była po ile? 26 koron, tak? Widzimy po 26 koron, prawda? 62 podzielić na 26, no to jest, szanowni państwo, 2,38 raza. 2,38 raza. U nas funt kosztował najdroższy 6,80, podzielić na 2,38 raza. To jest, szanowni państwo, to znaczy, że korona czeska umocniła się do takich poziomów, że gdyby polska złotówka do funta brytyjskiego, że gdyby polska złotówka miałaby się w takich samych parametrach, licząc wobec tej samej matematycznej formuły, umocnić, no to szanowni państwo, no tydzień temu funt brytyjski kosztowałby 2,85. 2,85, proszę sobie to wyobrazić, szanowni państwo, no, że funt brytyjski kosztowałby 2,85. Ja sobie nie żartuję, to są, szanowni państwo, to są wszystko dane matematyczne. Ja tutaj sobie tego nie wystrugałem z banana. Tylko widzimy tutaj wykresy. Przecież ja tych wykresów sobie nie narysowałem. To są wszystko dane matematyczne, szanowni państwo. To znaczy, że bez żadnego problemu funt brytyjski może kosztować 2,85, 3,20, no a 4 złote to jeszcze będzie dobrze dla funta. Oczywiście, polska złotówka może się zawalić przez złe decyzje ekonomiczne, gospodarcze, polityczne, geopolityczne, tra-t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 a. Ale jeżeli nie, no to słuchajcie, no to oczywiście w Wielkiej Brytanii też mogą wymyśleć coś super fajnego. Życzę wszystkiego dobrego Brytyjczykom, prawda? Mogą wymyśleć, nie wiadomo, nie wiem, co tam mogą wymyśleć. Kiedyś wymyślili industrializację, tak? I dlatego się między innymi wzbogacili, prawda? Między innymi, prawda? Bo się wzbogacili także dzięki imperium i tak dalej, dzięki kolonizowaniu. Bo stamtąd brali surowce, prawda, i tak dalej. No ale generalnie wzbogacili się to. Nie do Brytyjczycy na masową skalę wprowadzili industrializację, prawda? Bo industrializacja tak, wiecie, raczkowała, gdzieś tam produkowali, tu maszyny, tam maszyny, prawda, tratatata, prawda? Przecież to już. No, ale generalnie na masową skalę, no to industrializacja zaczęła się w Wielkiej Brytanii. Może Brytyjczycy coś wymyślą, typu industrializacja, może tak przyciśnięci do muru coś zrobią. Tylko, że wtedy był inny ustrój polityczny w Wielkiej Brytanii, prawda? Bo dzisiaj nie wiadomo, jaki jest ustrój polityczny w Wielkiej Brytanii, a wtedy po prostu było rządzenie kapitałem i ciężką ręką. No i tam nie było, wiecie, mamroctwa, tam pałą przez łeb, prawda? A dzisiaj, no to dzisiaj to widzicie, jak świat wygląda, prawda? Tak więc, szanowni państwo, naprawdę nie zdziwmy się, że funt brytyjski będzie mógł kosztować 2,70, bo właśnie do korony czeskiej funt brytyjski kosztuje 2,70. Tak jak widzimy, szanowni państwo, GBP, THB do, szanowni państwo, także do tajskiego bata wiemy, że funt brytyjski też kosztował, potaniał, szanowni państwo, prawie trzykrotnie, więc naprawdę. Nie ma co się zastanawiać nad tym, czy funt brytyjski będzie kosztował 2,50, czy funt brytyjski będzie kosztował 3, tylko kiedy będzie kosztował 2,50, kiedy będzie kosztował 3. Tu trzeba się zastanowić, czy takich pytań nie zadawać, szanowni państwo, czy nie, czy będzie kosztował 2,50. Czy będzie kosztował 3 złote? Tylko kiedy będzie kosztował złote? Widzimy, tutaj mamy tajskiego bata, no jak byk 8, 9, szanowni państwo, no prawie 90 kosztował tajskich batów jeden funt brytyjski. No a tutaj mamy sytuację, że w 19 roku 37, czyli 30, no trzykrotnie, no. No musimy to zrozumieć. Funta brytyjskiego już nikt nie potrzebuje, euro potrzebuje bardzo dużo ludzi, dolara potrzebuje bardzo dużo ludzi, prawda? Tak więc taka właśnie może być, szanowni państwo, sytuacja, w której polska złotówka będzie bardzo, bardzo, bardzo mocną walutą.
No i dlatego ja zacząłem opowiadać, szanowni państwo, że możemy być w przededniu naprawdę bardzo dużego problemu w Europie i my, Polska, jako taki duży kraj, powinniśmy wziąć pod uwagę fakt, że powinniśmy, my, Polacy, Rumuni, Unia Europejska, szanowni państwo, Komisja Europejska, my wszyscy powinniśmy podjąć, szanowni państwo, powinien być już przygotowany plan powrotu z Wysp Brytyjskich 6 milionów Europejczyków do domu. Szanowni Państwo, Europejczycy muszą mieć plan powrotu do Europy, jeżeli to naprawdę się może wydarzyć funtowi brytyjskiemu. To się może wydarzyć. Tak, to się niestety może wydarzyć. Oczywiście, wspaniale by było, gdyby Brytyjczykom się udało coś wymyśleć takiego, niczym industrializacja, jak tamte 200 lat temu. Prawda? Czy tam 300? No, ale jest to mało prawdopodobne. Jest to mało prawdopodobne. Kto wie? Może właśnie obniżanie cen tych brylantów jest właśnie tym już zalążkiem takim, że na przykład wymyślono te super baterie oparte na brylantach i odpadach atomowych, które będą, wiecie, napędzały nam przez 1000 lat za darmo urządzenia elektryczne, no ale tego wszystkiego nie wiemy. No wspaniale by było, no bo my będziemy wszyscy na tym korzystać, prawda? Jedno jest pewne. Pamiętajmy, że świat jest zmienny. Pamiętajmy, szanowni państwo, że gdyby polska złotówka miała się umocnić w takich samych parametrach do funta brytyjskiego, co do funta brytyjskiego umocniła się korona czeska, co do funta brytyjskiego umocnił się tajski baht, czyli trzykrotnie albo 2,6. Szanowni Państwo, to polska złotówka, to dzisiaj funt by był po 2 złote, no. Po 2,50. Naprawdę. Zapraszam do subskrybowania tego kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania, a przede wszystkim do kliknięcia w link poniżej, do zasubskrybowania mojego angielskojęzycznego kanału, bo tam potrzeba jeszcze subskrypcji. Bardzo proszę, dziękuję. A przede wszystkim zapraszam do obejrzenia tego filmu, który pojawił się na ekranach Państwa monitorów. Pozdrawiam.